Siema, tu Szymek. Pamiętaj, że możesz wspierać Natcast na Patronite oraz słuchać na SoundCloudzie, Spotify'u i iTunesie. Witam serdecznie. Natcast. Chciałem mieć ten pierwiastek człowieka zorganizowanego, który mówi. No pamiętaj, udało mi się przeżyć kolejny dzień. To jest w ogóle świetne, to co my robimy jest cudowne. Przeżyć, ja mam wrażenie, że to jest jedna z takich najbardziej mocnych rzeczy, które przeżyłem. Jak my tu tylko rozmawiamy przecież. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. To już 16 odcinek najlepszego programu w sieci. Rozrywkowego. Rozrywkowego, tak, bo dużo ludzi nie wie, czy my się w ogóle zajmujemy. Zajmujemy się szeroko pojętą rozrywką. Wygnało nas z lasu, a po drodze, jak z tego lasu szliśmy sobie do Żabki po hot dogi, spotkaliśmy człowieka renesansu, człowieka rozwoju. Człowieka szeroko pojętej kultury i rozrywki. Po mojej lewej stronie, a najpierw my się przedstawimy, ciebie przedstawimy na końcu, normalnie. Witam serdecznie z tej strony Dejlu, za mną. Witam serdecznie Borns. A obok Bornsa? Szymek, który cierpi z poczucia braku profesjonalizmu. Dokładnie tak, brak profesjonalizmu Szymkowi trochę doskwiera. To dlatego, że za mało przybywa ze mną. I naszym gościem dzisiaj bardzo spontanicznie, spotkany na trasie, spotkany w podróży, po mojej lewej stronie, Pablo Nawrat. Witam Nawet, serdecznie ciebie. Tak, nie będziesz się przedstawiał, bo nikogo to nie obchodzi. Jebać. Oczywiście żartujemy, ale my jesteśmy tak bardzo spontanicznie w ten... ściągnę te słuchawki, bo się dziwnie czuję. Bardzo spontanicznie... Dobra, cię proszę tylko uważać, bo nadkastujemy. Nie... Paweł, żeby ciebie na ten, jak to się mówi, nakierować na tematy, które poruszaliśmy w lesie w ostatnim odcinku 15. To ci powiem, że siedzieliśmy sobie tam w lesie i gadaliśmy sobie o tym, jakby to było, gdybyśmy mieli swoją własną planetę Natcast, prawda? I mielibyśmy tam wymyślać różne prawa. Ja na przykład wymyśliłem podatek od rapu, raczej nie od rapu, tylko dla rapu, prawda? Na rap. Tak, ale podatek na rap. To będzie taki motyw, jakby postanowienie jakichś takich twoich postulatów, jeżeli miałbyś startować nową planetę. Ja generalnie składam liberum veto najczęściej. Tak. Co byś zrobił, jakbyś miał nową pierwsze planetę? Pierwsze co, stary, masz... Pierwsza rzecz. Tworzysz planetę, jesteś tworzysz Bogiem. Prawo na niej, tworzysz jakieś rzeczy, nie wiem. Jesteś Bogiem. Mieszkasz z okna, wszedłeś sobie... Kabanosy za darmo. Chuj, to... kabanosy za darmo. Ej, ty, to było najlepsze prawo. Czy to wjeżdża jako następny odcinek? Tak, to jest 15. No to... 16 to jest! 15 był tak, w lesie. To jest 16. W takim razie teraz pociągniemy, rozumiem, motywem tych odcinków na przykład. Z różnymi ludźmi. Planeta Natcast. Tak, Planeta Natcast. Tak. Planeta Natcast, odcinek drugi. No i co by zrobił? Co ja bym zrobił? No, mam swoją planetę, tak? No, no. To pierwsze, o co bym zadbał, to żeby nie brakło tam zajebistych ludzi, nie? Melanż ma być. Aha, być gruby. No to jest pierwsze co, no. Kompletnie się mijamy, ja tutaj dbałem o kwestie społeczne. Ja tutaj w ogóle chciałem, żeby dobrze się żyło, a tutaj no a co, też żeby się źle żyło? Żeby ci jakby przybliżyć troszeczkę, ja na przykład chciałem, żeby woda do zlewu ostatecznie spływała bezpośrednio, bez wirowania. Zrobisz to, ziomek? Krzysztof Makuchowski. No ale teraz pytanie, czy mam podejść do tego bardziej realnie, czy może fikcyjnie, no, pod kątem wyobraźni? No to bo jakby podchodzić pod kątem wyobraźni, to jak w jednym z znanych filmów było, z kranu ma lecieć Johnny Walker, nie? Tak! Walker, chuj. Tak. No, ale jak myślisz, jak długo by taka planeta... Jakby z kranu leciał Johnny Walker? No ile byście pociągnęli? Tydzień? Ile, panie? Ja myślę, że wieczny melanż... Jednego zniszczył. Ile już masz lat? Ile wytrzymałeś? Ja jeszcze się trzymam, bardzo dobrze się trzymam. Ale chyba ten. No co tam jeszcze, bo? Nie, no ale tak, no, naprawdę to by trzeba było naprawdę zadbać o dobra społeczne, tak? O to, no. O to, żeby ludzie mieli pod dostatkiem wszystkiego. Czyli robić wszystko przeciwnie, co nasz rząd robi na ten moment, nie? Nie wchodzimy na tematy polityki krajowej. A dobra, znaczy, ale jestem apolityczny. Mniejsza o nasz rząd, czyjś rząd, ale ogólnie o rząd, to rozkminimy teraz na... Może w taki sposób. Jeżeli obrócić by wszystko, co aktualnie jest, powiedzmy, politycznie, totalnie na odwrót, czy to by było dobrze, czy by działało? Nie, to by nie zadziałało w żaden sposób, ja się zgadzam. Ponieważ są pewne, bo
ja bym uważał, że jedyną możliwą opcją jest centralizowanie tego, czyli jakby sprowadzenie tego do środka, bo nie może być ani za bardzo na lewo, ani za bardzo na prawo i stworzenie jednej prawdziwej opcji środkowej. Lewo-prawicy. 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 Coś centralne. Lewo-prawicy. Znaczy nie no, ja chodzi o to, że tak, są pewne założenia, które gdzieś są wyznawane przez... Jest, wiesz, Grzybu, partia Siusiak, jesteśmy na środku. Jesteśmy na środku. Chodzi mi o to, że są pewne elementy, które są okej, okay, nie? A czemu Siusiak od razu, a nie Psipsia na przykład? Psipsia też jest na środku. No ale tu Krzysztof właśnie odwrócił wszystko i zrobił patriarchalizm. No. Maksymalnie możliwy. I teraz feministki wszystkie już kopie tam łapki w dół dają. Sorry. Znaczy wiesz, no to właśnie tutaj pytanie, czy zostawiamy ten element, nie? Bo to jest ten element, powiedzmy, skrajnej liberalizacji seksualności, nie? No ale patrz, Paweł powiedział wieczny melanż, co nie? Ale skąd na ten melanż by się wzięło? A po co brać na melanż, jeśli wszystko jest? Paweł też powiedział, żeby wszystko dobre były. Byłyby są wszystkie? Żeby wszystkie było po prostu. A skąd? Nie no, ogólnie ja kiedyś dużo w plemiona grałem, nie? No. No, no. No, dobra, dobra, no, pociągnij. No, o mój stary. No nie no, każdy miał swoją działkę, tak? Każdy pana był Maria, za coś... to też jechał. Każdy był za coś odpowiedzialny i robił swoje, a wieczorem... Melasz. Tak. Wszyscy... Albo w plemionach. Ej, co? Ale to jak zrobić tak, że... Jak było w plemionach? No ja tak robiłem. Nie no, w Simsach tak robiłem. Ale poczekaj. Ale nie przyznaję się, że grałem w Simsy. Ale zastanówmy się, bo to jest taki eksperyment właściwie, myślę, no, co my robimy, no. Ale zastanówmy się na tym, no bo skoro mówisz, że dobra, za dnia robimy swoje, a wieczorem robimy melanż, nie? No. A jak wstajesz po melanżu, to jak się czujesz? Zajebiście. Zależy, jaki melanż to prowadzi. Tak? Bo... Jesteś chętny się do pracy i robienia nie tego, nie wiem, czy zauważyłeś, ale u mnie z alkoholem jest tak, że ja imprezuję, ale nie piję tego alkoholu. No ale to widzisz nawet, to musisz zdefiniować to, bo... Ale nie, no bo wiesz, musimy używać pojęć, które są ogólno zrozumiałe, no bo wiesz, jeżeli ty rozumiesz melanż bez alkoholu, okej, ja też to rozumiem, ale nasi słuchacze mogą tego tak nie postrzegać, wtedy cały eksperyment pal licho. No pamiętaj, że... Taki statystyczny nasz słuchacz to jest... Nie istnieje. To tak wyglądało. Oj, sorry. Jakby to powiedzieć, no statystyczny nasz słuchacz, według statystyk, które podaje nam YouTube, ma od przedziale 25-30 lat. Tak? Poważnie? Tak. Nie mamy, gdzie są te dzieci? Nie mamy praktycznie, tak mało... według YouTube'a nie ma ani jednego widza, który jest poniżej tej... I bardzo dobrze to, poruszamy. To chuj, to kolejne prawo, tak? Przepis w kodeksu... Twój pomysł. Nadkastowej planety. Ja kodeksu na wrata, regulaminu ogólnego. Ja to po prostu neguję. Nawrata, kurwa, plan na planecie Skurwix. To jest planeta Nadkast. Tak. To planeta Nadkast, tak? Byłby taki, że melasz spoko, ale do godziny 10 każdy ma być jak nowo narodzony, nie? O. Do 10 rano. Tak? Do 10 a skąd by, jak on by to robił? Co? Jak on by to robił? Już musisz znać zatrudniłbyś siebie, jakichś naukowców? Nie no, musisz co, znać siebie już tak, na tyle, feta w nosy, aha, żebyś wiedział na ile możesz sobie pozwolić, nie? No, znaczy, to wiesz, jak to mawia stare polskie psoje, jak zostawisz człowiekowi wolność, to źle wybierze. Tak, dokładnie. Dajmy ludziom wolność, a będziemy mieć nad nimi władzę. Tak. Będą źle wybierać czy coś. No ale nie wchodźmy w takie aż skrajne tezy, bo potem, potem mi zarzuca, że nie wie, że... Dobra, a kim byś chciał być nawrat na planecie Nadkast? Bo ja będę ministrem od kultury i czego tam było? Stwierdziłeś oświatę, do tej pory chciałem się dlaczego oświaty. Nie wiem, niech tak będzie. Borns był od... On był specem, on był administracji? Tym. Nie. Ja mu powiedziałem, że on nie może mieć żadnej mocy decyzyjnej, więc on będzie po prostu rzecznikiem prasowym. Tak, rzecznikiem prasowym, Szymek jest sekretarką, a ty? Ty byś się zajął armią. Mogę się zająć armią. Czy mielibyśmy na planecie Nadkas wojsko? Ale po co nam w sumie wojsko? Mielibyś... Zakładamy, że my wrogów, tak? A mogłyby być inne planety. No. Aha, czyli wpuszczamy inne planety, no? Chodzimy na grubo. Pierwsze co? To ekspansja kosmosu. Jako sposób. Jeżdżamy w nich! Naszym postulatem wyborczym jest ekspansja kosmosu. Ej, a planeta Nadkast byłaby okrągła czy płaska? Płaska. Jak każda normalna planeta, to dokładnie, płaska. No. I stoi na żubrze. Mielibyśmy szczepionki? Czekaj, jeszcze nie doszliśmy do medycyny. Ja bym zrobił ze szczepionkami tak. Napiszcie w komentarzach, czy na planecie Nadkast mają być szczepionki. Dokładnie. To jest, czy będą choroby? To jest bez retencji. A jak będą, to na co? Na debilizm. A to nie ma szczepionki. Nie? Chuj. No to będzie! No to będzie, no przecież u nas może być wszystko. Tak. Co nie? Czyli robimy utopię jeszcze większą. Robimy utopię. Dobrze, utopia z armią, to trochę bez sensu, no ale okej. Okay. Z armią, nawrat ty jesteś w tej szkole,
armiowej. Wojskowej. W szkole wojskowej? No poniekąd. Czy taka, jak to poniekąd? To poniekąd. Znaczy poniekąd. Jedną nogą? To nie jest szkoła wojskowa. Jak to się nazywa? Tylko to jest służba przygotowawcza do służby zawodowej. O kurde. O kurde, dobrze. Na czym to polega? Damian! Na czym to polega? Na czym to polega? Bo my myślimy, jak to wprowadzić do naszej planety. No jest to 3-miesięczne przeszkolenie. No. Na które zgłasza się cywil, który ma tam określoną tą swoją... Przecież masz Paweł na mnie. No, już mamy ksywę. No, cywil. Taki raport w Polsce, taki jeden numer premier, jak się nazywał. No nie, no zgłaszasz się ogólnie. No i idziesz sobie na taką służbę przygotowawczą i 3 miesiące siedzisz w jednostce wojskowej. To nie jest szkoła. Tylko se siedzisz. To nie jest. Tak, tylko siedzisz. No, ogólnie a, to, jak to wygląda? Jak to w polskiej armii chuja się robi, nie? No tak, no to nie, ale no... to będzie puszczane jeszcze jak ty będziesz w tej szkole, także zważaj na słówka tam. Nie będziesz go tam. Nie będzie, on akurat wyjdzie wtedy. 5 kwietnia. Czyli będziesz wtedy z kałachem. Wtedy będzie Krzysztof Piątek. Ale czekajcie, bo to jest fajny materiał. Nie, nie krzyżuj, no. Bo ogólnie na YouTubach jest mało informacji na ten temat. To zostań YouTube, ale pamiętaj, że Nadcast, te odcinki, ta seria odcinków o planecie Nadcastu, tutaj nie próbuj w ogóle jakiejkolwiek harmonii i czegoś inteligentnego mówić, bo za chwilę cię z tego wyprowadzę. Czy ja wyglądam jak ktoś, kto w tym co mówi próbuje szukać harmonii, kurwa. Dobra, no i co? Jesteś żołnierzykiem tam, żołnierzem, przepraszam, latasz z karabinem, skończyłeś szkołę i co robisz? Pio. Może tak. Wygląda to tak, że szkolisz się na najlepszym sprzęcie, jaki oferuje ci polska armia, czyli na karabinach z lat 70. No. Dostajesz najlepszy żarcie. A mogą cię wyrzucić za to? Jak to na przykład wyślę do jakiegoś twojego generałka? Nie wiem. Nie? Nie wiem, nie to. Popracujemy nad tym. Na to. Dostajesz najlepsze żarcie, jakie oferuje nasz kraj, tak? Czyli... Czyli schabowy i ziemniaki. Czyli coś, po czym schudłem 10 kilo w 10 tygodni. No ale ty jesteś w wojsku, co ty chcesz? No i chuj! No tak, no chcę zbudować siłę, masę, kurwa. No, najpierw no. Masa, Tomek Maciek. Potem, jak Tomek Maciek, a tu chuj. Tylko tracisz mięśnie i wszystko. No, nikt nie i ogólnie technologie, uczysz się technologii, które oferuje polska armia. Ale czekaj, nie wydaje ci się, że żeby dostać... Czyli to jesteś zniechęcony po tym całym szkoleniu raczej do polskiej armii? Nie, że zniechęcony. No gadasz jak stara baba. Poniekąd się spodziewałem, że mamy to. Ale wydaje ci się, że jak jesteś nowy i cię gdzieś dają, to niekoniecznie, że nie mają sprzętu na ciebie, tylko oni chcą ci dać sprzęt na początku słabszy, bo ty masz się nauczyć od... Dokładnie, jak będziesz umiał na takim, to na takim lepszym. Nowoczesnej technologii, kurwa. Czy nie wiem, bo wiecie, bo generalnie jest takie coś, że zakupy polskiej armii są jakby publiczne i to widać, nie? I generalnie liczba takich rzeczy jak, nie wiem, F-16 czy coś, to też widać na papierze. To, jest... to ile kupiliśmy przez ostatnie 10 lat? Chyba jest 25 sztuk. Tak? To co to, tak. Co to jest? No ale po co to w ogóle? Po chuj te armie wszystkie! Wydobczyć to! Ludzie powinni się kochać, nosić ja okulary przez słoneczne wiosnę i być szczęśliwi. Problem to no, jest... i skorup na wino, kupię sobie karabin, żeby wszystkich kochać, nie? O! Ty, tak? No. Pozdrawiamy pana Skorupa. No. Naszego pozdrawiamy, bo co drugim netkaście go pozdrawiamy. Tak? No bo on mądrze mówi. Ecio? Kto stuka? Nie stukać, bo coś stukało. Który z was stukał? To słyszałem wszystko w słuchawkach. Nie wiem. To? No. Nie rób! Widzisz, bo nam zepsujesz audio. Dobra, ale to co po tej szkole, co nie? No. Skończysz tę służbę przygotowawczą, czy tak, cokolwiek to tam się nazywa? No. I możesz iść do wojska? Tak. I pójdziesz, dostaniesz się na pewno, czy to jeszcze kolejne egzaminy ci czekają? No jakieś kolejny na... I mogą cię nie przyjąć. Chcesz iść do wojska, czy poszedłeś tam na spontanie tak sobie? No nie, no ja jestem zdecydowany, że chcę swoje życie wiązać z tym konkretnym. I co dalej? Bo tam na pewno są jakieś dalsze drogi. No dalej już wybierasz sobie jednostkę, w której chcesz służyć. Kolejne drzewko rozwoju. I... No i pierwsze co cię czeka od razu po złożeniu papierów, to ten sam dzień jest kocenie. No to potem. To potem. Nie no, pierwsze co to czeka cię egzamin. Jeden z WF-u, drugi psychologiczny. Z WF-u. To przychodzi tak bardzo. Przychodzisz i robisz 3 fikołki w przód, 4 pajacyki i przez kozła. W ogóle robisz fikołki, a nie przewroty. Tak, na moim się robię przewroty, tak. Robisz fikołki. Fikołki. Tak jest. Ale to do jakim chcesz być żołnierzem? Spadochroniarzem? Tak. Saperem? Tak. Spadochroniarzem? No, to znaczy, tu u nas Gliwica będziesz skakał. Tak, no, do Gliwicy. Czekaj, ja ci mogę powiedzieć sporo o lotach. O lotach?
Nauczycie latać. A nie te lata. Nauczycie latać. Ląduj, lepiej ląduj. Ląduj. Nie, ale no, chcę skakać, a saperem będę za całe dwa tygodnie. No dobra, ale to powiedz mi, co, jak ty byś się jako spadochroniarz mógł przydać na planecie Natkaz? Jako spadochroniarz? No. Obserwowałbym wszystko z góry. Jak wszystko z góry? No, byś lądował. Cały czas byś latał. Tak, cały czas. Ale spadochron spada. Ale u nas by nie spadał. A jak byś nie trafił, bo nasza planeta jest płaska, co nie? No. Jakbyś nie trafił, to możesz wylecieć za ten. Za planetę byś wyleciał. Na żubrze wylądujesz. Właśnie, by spadł na żubra, no. Planeta jest płaska. Na żubra? No. Na tą butelkę? Od Wanisza? Na przysiad. Ja proponuję zmienić kategorię na 18 plus powoli. Tak? Będziemy bardziej. Już ten czas. Tak, chyba powoli będziemy. Ej, dostałem SMS-ka. Ja czytaj na głos. Chyba nie może. Tutulu. Aha, jak dobra, to napisał. Jeżeli chodzi o płaską ziemię, to my cały czas, nie wiem czy słyszałeś, staramy się tutaj zaprosić gościa do podcastu. Płaskoziemce? Tak, płaskoziemce, takiego hardkorowego, w ogóle wiesz, jakiegoś tam Illuminatę, Templariusza i chuj wie co jeszcze, ale no nie umiem tego do końca wywalczyć. Cały czas się staram, już przegaduję już coś tam, po czym nagle... Idziemy w dobrym kierunku, ale tak, idziemy. Jesteśmy coraz bliżej, ale nie wiem, ja nie jestem w stanie na przykład powiedzieć ci teraz, kiedy to nastąpi, nie? Bo dobrze, no... ale wracając do tego, do naszego tematu o wojsku, bo tak, po pierwsze... Jakbyś nie, też pomijamy fakt, żebyś nie wyglądał. Damian, nie przeglądaj story. No, przepraszam, no. Na podcaście. Co? Proszę państwa, to jest... No mów! Wyjdę z siebie! Nie, może za to. Dobra, zostaw to. No. Dobrze, wracamy. No, jakbyś nie wylądował, nie? No. No to co ten, ale... A jak Natasza... Ej, ale to czekajcie, czysto teoretycznie, jakbym nie wylądował, to gdzie bym doleciał? Na inną planetę. Do nikąd. Na planetę. Nie ma nic poza na planetę innych podcastów. Na przykład lądujesz, a tam na podcast mała wielka firma. I lądujesz, a tam wszyscy człowieku finaliści siedzą. Same takie przeszklone budynki, wiesz. Albo dwóch typów podcast tam lądujesz na nich, a tam wszędzie Gargamel z tym drugim siedzi. Siedzą. Siedzą. Oni siedzą. Wchodzisz do sklepu, a tam dwóch typów tylko jest. Tak, tylko siedzą. Zawsze wchodzisz do klubu dwóch typów. Ziołek na barze i jeden se pije coś. No. Dokładnie tak. I gadają ze sobą i to wszystko. Tak, wszystko. Zajebiście, mamy do tagów teraz wszystkie podcasty. Oczywiście, na pewno to nam pomoże. O kurwa, śledzą was. Na dopakę przyjechali. Patrz, zaraz biorą się do bagażnika, wejdą, gadam. Dobrze, się. Dobrze, nie zaczynajmy tematu takich, bo to 18 plus. Ty! Jak to? Jak... Chuj, pokłóceni ale... są. Na bank na pokój. No widzowie nie będą widzieć. Paj już fajkę, daj mi zapalnik, kurwa, nie będzie to. Pierdolę, byś wam ci nie mógł sobie zapalnik, kurwa, się musimy zatrzymać. My potrzebujemy zrobić jeszcze jedną serię, taką właśnie, że będziemy jeździć i nagrywać, co się dzieje wśród, wiesz, tu się kłócą ludzie, to... A to jest nudne. Nudne? W ogóle nudne jest wszystko. Czemu nudne? No czemu nie? Nie wiem. Życie jest nudne. Zdefiniujmy to jako nudne. Nudne? A jeżeli byśmy zdefiniowali coś, co jest ciekawe jako nudne, to co wtedy? A jakbyśmy, a na naszej planecie, Natkaz, byłyby nudne rzeczy? A zdefiniujmy nuda. No nuda to jest na przykład, kiedy twoje ciało nie produkuje, nie wiem, dopaminy albo serotoniny to przez... Depresja? No to jest nuda u nas. Aha, nuda to jest depresja, okej. Okay. Tak. Kurde, to hardkorowo, czemu się często nudzi. Generalnie. No się generalnie często nudzę, dobra. Ej, yo. Ale nie, no to, znaczy wiesz co, no myślę, że jeżeli nasza planeta byłaby chociaż w jednym stopniu, w jednym procencie tak dziwna jak my, w naszym trójce, a teraz w czwórce, to myślę, że nie byłoby nudno, bo pewnie byśmy się... po trzech minutach... Na spadochronacka. Ja myślę, że ona by prędzej czy później wybuchła, albo coś złego by się z nią stało. To taka... Ja myślę, że nawrat wybiorę. Ej, nawrat, zostań youtuberem żołnierzem. Youtuber żołnierz? No i na przykład byś... Serio, ej, bo... Nie, jak to wygląda z technicznego punktu widzenia? Bo widziałem, że mógłbyś? Policjanci byli, nie? Na przykład jest jakiś... Jest sierżant Bagieta, ale no. On nie pokazuje twarzy i robi to w aucie, więc teoretycznie ja mógłbym być takim sierżantem, nawet nie będąc policjantem, znaczy, wiesz no, co chodzi? No dobra, no ale powiedzmy, on jest tym policjantem. I nie wiadomo. Jego pogłosie, bo tam on rozumie, że mówi normalnie swoim tak. Głosem, tak? No to jego pogłosie na pewno ktoś tam rozpoznał. No już. Tak, na pewno teraz, znajomi wiedzą. No i teraz pytanie, czy nie wiem, w przypadku Nawrata jakby coś takiego miało miejsce, czy nie możesz nagrywać chyba treningu. Ale on to robi w aucie, po robocie, wiesz o co chodzi. On nie porusza to nawet ja mógłbym to robić. Są objęte jakąś tam. Dokładnie. Tam,
Dokładnie. To bez sensu takie zrobić, moim zdaniem. Nie wiesz, jak on to prowadzi, fajnie to prowadzi. Superancko to prowadzi, fajnie gada. No. Ale wiesz, to tak jak ty byś na przykład posiadał wiedzę merytoryczną na temat polskiej policji, też mógłbyś takie coś prowadzić, nie? Dokładnie. No bo... Ale tego nie zrobisz, bo kurwa nawet nie potrafisz. No nie potrafię, bo nie mam wiedzy o polskiej policji. To weź bądź taki podporucznik drożdżówka. Co? Straż miejska. Kurwa, zróbmy nadkaz ze strażnikami miejskimi. Będą właśnie nagrywać, oni tu przyjechali nagrać, nie? Halo? Nie, przerwę mają, coś tam oni tu na dupakę przyjechali. Cześć, bo mamy teraz 20 minut. Pochudzili się. Teraz 20 minut nagrania i znowu nagle jest przerwa, biegną do straży miejskiej. Zróbmy to, zróbmy ze strażnikami. Ale oni mają przerwę, nie będziemy na przerwie musieć kurwa i się pytać, co mnie obchodzi praca po strażnika. Zaraz do bagażnika wejdę. Czy w sumie, mnie to obchodzi mnie. Dejlu, mam do ciebie pytanie, bo... Co cię obchodzi? Czekaj, szanujesz Wojsko Polskie? Nie. Nie szanujesz, tak? Za co? Po co? Znaczy tak się pytam z czystej... Czyli nie wiem, ja może mam za mało wiedzy, ale ogólnie żadnego wojska nie szanuję. Wiesz, o co mi chodzi? Żadnego wojska nie szanuję, żadnych tych kurwa wymysłów, bo chuj to komu. Znaczy, bo ja w sumie to spytałem sobie, lubić, bo ty kurwa. Jesteś troszeczkę taki odcięty od tych rzeczy, ale dużo ludzi, wiesz do czego to, że dużo ludzi... Wojsko spoko, policja spoko, ale miejskich nienawidzę, nie? Znaczy, jak znam dużo ludzi, to policja też nie spoko, a wojsko spoko. Nie, znaczy tam dla mnie to... Wiesz, no wojsko jest tam, żeby, no co, jak wojna jest, to żeby się bronić, tak? Będą bronić naszego narodu, będziesz bronił znaczy, mnie. Wiesz, no żeby, bo żeby będziesz... można było bronić narodu, to przede wszystkim ty musi też zaatakować ten naród. Czyli zawsze... No na przykład, właśnie o to mi chodzi, czyli musi być jakiś konflikt. Takie a ja jestem poza, ja jestem pacyfistą tak w duszy chyba, mi się wydaje. Tak, jakieś konflikty, mówię, wiesz, to, tego. Jeszcze kasę wydawać tyle, chłopak jeździ, tam widzisz, chudnie, na rzekach, kurwa, musi skakać. Wiesz co, kamo jest ten? My się z dziewczynami spotykamy, wiesz, buzi, tak, tuli. Oni siedzą tam, stary, ośmiu hopa śmierdzi potem, kurwa, biegają, wiesz. Ale się nauczyłem, jak posadzić czterech hopa na jednym stołku. Szybko. Odwrócisz do góry nogami go. Takie rzeczy wam każą robić. Okej. O, już papierosek spalony poszły. Już się pogodzili. Pogodzili się. Bardzo dobrze. Głódźmy się, nie. Ale czekaj, Nawrat, a ty? No bo tam Dejlu, on w ogóle najchętniej zero wojska, policji. No zero wojska. Ale ty... No, policja... Gdzie... Służby porządkowe... Nie, no policja spoko tam jakie nawet. Jakie służby akceptujesz, jakie nie, gdzie jest granica? Lubisz panów ze straży miejskiej? W sensie, o nie, stój! Ale ja mam pytanie, ale no. Co wy macie do tych kurwa strażników miejskich? Bo ja nic robią. Nie mam, tylko dużo ludzi. Bo nic nie robią, ja bo też, nie, nic nie robią, ja to nic nie robią. Ja też nic nie robię, ja też nic nie mam, nawet szacunku. Ja też nic nie robię, stary, a ze mną się jakoś tam zadajesz, ale, więc... Dobrze, ale dla mnie to jest instytucja, która... widzisz, o, przyjechali se na... Przerwę mają, kurwa, to se jedzą zadanie. Kurwa, przerwę. Ale przyjeżdżają tutaj i policja też tu przyjeżdża. Ale oni są, jedzą ale oni maku, się to się ludzie patrzą przypierdalają jak... do ludzi. No po to są. No nie po to są. A jakby się nie przypierdalali, to by taki Nawrat chodzi i mówi: kurwa, ci ludzie chodzą i śmiecą do kurwy dęcy. Ale oni nie Nawrat, zajmują się prawo, tym, czym... Prawo jest egzekwowane niezależnie od tego, czy się wydaje, czy się nie wydaje. Bo nie picie... To, że jak słucham tych ludzi, co mówią, że... przypierdalają się, a człowiek tylko wypił piwo na tej ławce. Ale to nie chodzi, mówi, że nie możesz, to nie możesz, koniec ale tematu. To nie chodzi ale to jest właśnie kwestia prawna. No stary. Właśnie, no ale kwestia prawna... Ale w Niemczech czy tam gdzieś w Austrii kiedyś byłem, tam można pić piwo i jest zajebiście. No ale to jest kwestia prawa, kwestia no. Prawa nie instytucji, straży miejskiej w ogóle, oni ale... muszą wykonywać to, co i prawo każe, no, nie, znaczy, są zobligowani ze strażą do tego. Miejską jest też taki problem, że... Tam są chyba... Ej, czy na planecie nadcast mielibyśmy straż miejską? Nie. Nie? Straż wiejską. Nie, ale... Straż nadcastową. Jeśli chodzi o straż miejską... Straż pałacową. To testy, z tego co gdzieś tam słyszałem, testy na strażnika są o wiele łatwiejsze. W ogóle, żeby zostać strażnikiem, no, jest mniej ten, zabawy. No, ten, kto nie dostał się do policji, poszedł tak, do straży jest mniej miejskiej. Zabawy. Przez to... ci strażnicy z reguły są tacy troszeczkę nieudolni, mam wrażenie, to znaczy, ja nie chcę ale, nikogo obrazić, ale... próbują być zaś, wiesz, nie wiadomo kim, próbują z siebie komandosów no nie zrobić, wiem, kurwa. Nie mam pojęcia, ale z reguły, no, częściej trafiamy, powiedzmy, w necie na filmiki, gdzie pan strażnik miejski gdzieś tam się z kimś nieudolnie szarpie, nie umie obezwładnić, no. Czy nie wiem, to jest śmieszne, tarza się z kimś zamiast założyć jakąś tam odpowiednią dźwignię, cokolwiek, nie wiem, jak to nazwać. Trójkątne duszenie, balafę i... Trójkątne duszenie falafel, no ale... Ale... Precel na klatę. Duszenie falafel. Precel na klatę. Tak, ale po prostu... Czemu otworzyłeś okno? Chciałem posłuchać ptaków. Masz cztery. Za ćwierkę mu. Nie, ale... No i po prostu przez to, przez te filmiki, przez takie rzeczy, przez to, że nie ma takich... nie ma takiego rygoru, jeśli chodzi o rekrutację,
to ludziom się, mam wrażenie, kształtuje właśnie taka opinia Straży Miejskiej, że są to tacy nieudolni. Ludziom zawsze kształtuje się opinia przez serwis YouTube.com. Nie wiem, no dla mnie od egzekwowania prawa jest policja. I zamiast instytucji pod tytułem Straż Miejska powinno być więcej policjantów. No ale wiesz o co chodzi, gość, którzy... ziomek, słuchaj teraz, kurwa wujka Damiana, słuchaj. No. Wujek ci wyjaśni wszystko. No, wujku, no. Patrz, po to, żeby policjant mógł jeździć po patologicznych rodzinach, gdzie się kurwa ludzie biją, po to, żeby mógł ścigać przestępców, którzy kradną ci auta, po to, żeby ten policjant mógł robić wszystkie te rzeczy, wymyślili Straż Miejską, bo w tym momencie policjant nie biega, kurwa, po zwycięstwa i nie szuka ludzi, którzy źle zaparkowali, a takie rzeczy też są widocznie potrzebne dla naszego społeczeństwa, tak, żeby karać tych, którzy źle parkują i tak dalej, bo tak, musi być, kurwa, money, rozumiesz, o co chodzi, karania... ziomek. I w tym momencie pan policjant nie robi tych rzeczy, a robi je strażnik miejski. A do karania jest kogoś... gorzej, zamknij pizdę, wujek mówi. Jest gorzej, jeśli strażnik miejski no nie robi tych rzeczy, które powinien robić. Tak jak mówiłeś tam, że tak powiem, nie wiem, jak ty powiedziałeś, że wykorzystuje, myśli, że jest nie wiadomo kim. Nie wiem, ja się nie spotkałem jeszcze z czymś takim. Nadużywa władzy. Dobra, no. To już jest paradoks i wtedy jest lipa, no. Żyćko, żyć nie umierać. Ale my o wojsku, kurwa, gadaliśmy. Ty jesteś za tym wojskiem, czy nie? Za wojskiem? No. Czy jesteś ten, bo ty nie, na przykład masz takie poczucie, że będziesz walczył dla ojczyzny? Jak będzie potrzeba, to tak. A dla kogo, kurwa? Ale poszedłem tam bardziej pod kątem tego, że chcę się szkolić. Aha. No właśnie, ja myślałem, że bardziej ludzie, którzy idą do wojska czy coś, co mają zajawkę na... Interesuje ich sama dziedzina tego, no, wszystkiego, tak. Te pistoleciki, spadochroniki i... że w polskiej armii nie ma patriotyzmu. Znaczy niektórzy też idą... No ale nie, no czekaj, patriotyzm, no bronić kraju. No jak będzie potrzeba, to będę bronić tego kraju, no, ale jeśli ktoś poszedł... Nigdy w życiu, kurde. Ale jeśli będzie potrzeba, stary, ja no... A jaka potrzeba? Ten kraj ci nic nie dał. Żartuję. Ale teraz na mnie hejty ale, będą. Ale jeśli do wojska przychodzi gość z chęcią, że on chce zabijać i ten, to jest psycholi, on nie powinien się tam znaleźć. A są tacy? Tak? Są tacy, no. Też jednemu broni, gościowi już powiedziałem, tak, że jest pierdolnięty i niech lepiej nie idzie do tego wojska. Najprostszy sposób do składania broni jest wojsko, nie? No w sumie tak. Bo policjant nie może mieć każdej broni, tylko może ci jedną konkretną i to też trudno. A w wojsku jak przejść przeszkolenie i stanie się do jednostki, co rozumiem nie jest aż tak mega trudne. I już masz swoje... Nie wymaga do tej szkoły, nie? No kurwa, to jest to proste. Bo policja, szkoła policyjna, etc., no to tam jakby to trochę trwa. No ale jak on będzie do spadochronowej idzie, to on będzie mógł mieć tylko spadochron, kurwa. Ale... I lasso, kurwa, lasso. I lasso, będzie mógł tylko wieszać. I oszczep. I oszczep. Słuchajcie, rzucał oszczep. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba aktualna formuła. I co powinien mieć na wyposażeniu zawodowy żołnierz? Na planecie nadkaz. A teraz poważnie, ja przepraszam za to, że za mój brak patriotyzmu. Ja, nie musisz się tak schylać. Nie, ale ja chciałbym tak bardziej bliżej nich być, w sensie słuchaczy. Szeptaj. Przepraszam za mój brak patriotyzmu, tak już chyba ma. Znaczy no, za brak patriotyzmu to może nie naśmiewajmy się z tym. No, nie chciałem się naśmiewać, no. Nie o to chodziło, już wiecie jak to jest, jak się przebywa tyle... Ale to przeprosiłeś po, wiesz, takim czasie kilkuminutowym już ci wszyscy, co się wkurwili, to zdążyli wyłączyć, tak? Aha, dobra. Napiszcie, co według was powinien mieć żołnierz na wyposażeniu, tak? A ja poproszę, żebyście... Przecież nikt tego nie słucha, ale dobra. A ja poproszę, żebyście napisali, czy uważacie, że wojsko to rzecz potrzebna. Dla bo z drugiej strony jeszcze, jak napiszecie te wyposażenie, to najciekawsze odpowiedzi... Dostałem karabin. Nie, wybierzemy najciekawsze odpowiedzi i spróbujemy zrobić jakąś animację, jakby pokazać żołnierza z tym wyposażeniem. Zrobisz to dobra? Byłbyś uprzejmy nie spoglądać w tym momencie w moim stronę. Ej, ale dobra, ja wymyśliłem coś, uwaga, no Planeta Nadcast z tej strony, premier Planety Nadcast, uwaga. Uwaga, to nie są ćwiczenia. To nie są ćwiczenia. To, co my teraz powiedzieliśmy, co nie? Krzysiu, wytniemy w premierce ładnie i damy na początek, kurwa, tak wiesz, żeby wiedzieli, bo tak to nigdy tego nie odsłuchają. No dobra. A już, to jest koniec już? Chyba tak, chyba możemy to jest koniec. Lądować. To znaczy sam koniec chcesz dać na ten?
Ja chciałem zaznaczyć w nie, ogóle, tylko tą gadkę że wszelkiego rodzaju komentarze zawsze dajecie nam na YouTubie, bo na Spotify'u, na iTunesie nie jesteście w stanie komentować. No to kurwa nie dadzą, jak nie mogą. Ty. Pamiętajcie, że na YouTubie, ale nie, niektórzy ludzie w ogóle nie wiedzą, że to jest na YouTubie. Mój ziomek znalazł nas po prostu na iTunesie to? I nigdy nie sprawdzał, że wiesz. Tu zapraszamy na YouTube. Na kanał YouTube.com. Jest, no, wspominałem, mamy Nadcast tego, no i od razu zaczął tak, słuchać, nie? Tak, tak. I to był 16 odcinek Nadcastu. Przypominamy też od razu, że prawdopodobnie 17 tudzież 19 będzie już szalonym gościem i będziemy się trzymać wciąż naszej takiej, naszych założeń tych pierwotnych, ale będziemy czasami odskakiwać na planetę Nadcast po to, aby pogadać o rzeczach, które nie mają totalnie sensu. Sensu. Sensu! Sekaragabongo, sekarigo! Yo! Yo! Yo!